ogrzewam grę na konsoli Xbox One, a gra się nazywa Just Dance 2018. Będę to nagrywała z moją mamusią i tatusiem. Będziemy tańczyć. Będzie świetnie. Będziemy się wygłupiać. Yeah. Oh yeah. Dokładnie. Zobaczymy, co będzie. Też z napisem Just Dance. Dokładnie. I taką bluzeczkę z napisem Just Dance. Piękna jest. I taki oto tutaj też. Just Dance piękna jest. Ja mam tutaj i też Just Dance. 2018. Oh yeah. I jeszcze ktoś tam będzie towarzyszył przy nagraniu. Kto? Ktoś, kto śpi i nic go nie rusza. Roxy. Nasza wspaniała Roxy. Ona jak już śpi, to śpi i podejrzewamy, że ten tańce nasze wygibasy nas raczej... Albo się zdenerwuje i pójdzie sobie gdzieś szukać miejsca. Ale ogólnie jak już śpi, to śpi mocno. Okej. Okay. Będziemy zaraz wygibać. Roxy też ma spokój. Ja kiedyś nie wiedziałam, że ona tam jest i myślałam, że się położyła na drugim boku i przypadkowo na nią usiadłam, ale Roxy nic. Bo Lenka też trochę pogrywała w wersję poprzednią, 2018, nie Lenka? A teraz 17. 17. Teraz mamy 18, najnowszą wersję. Tak. Zaraz ją przetestujemy. Okej, okay, to widzicie, tak wygląda ta gra. Już żeśmy się tutaj zalogowali. Tu jest Just Dance, czyli ogólne różne tańce. Tutaj jest, z tego co się orientuję, to przez internet można sobie z kimś innym grać. Tak, jak się zalogujesz się przez internet, możesz sobie grać z każdym z całego świata. No to super. Konkurować. Okej, okay. To nie, my zobaczymy sobie Lenka, my nie umiemy tańczyć, naprawdę. No co tak, ale co powiedziałam, będziemy improwizować. Ja idę się na. Ale to ma być głównie zabawa, prawda? Tak, dokładnie. Okej, okay, to jak mówiłem, jest Just Dance przez internet, a to jest, że wersja jest Kids! Jest super! Zaraz ją też pokażę na chwilę. Tak. A zaczniemy od tego Just Dance. Ogólnie co jest fajnego w tej grze? Może tak Kids tylko. No to damy radę. W tej grze jest to fajne, że wcale nie musisz umieć tańczyć. To jest po prostu. O, jak umiesz tańczyć, to super! No, ale jak nie umiesz tańczyć, to się nie przejmuj. To jest dla zabawy, dla śmiechu. Zobaczcie, to jest jedna z najlepszych gier, jaką grałem. Zauważcie, że dużo nas, jak przegrywamy znajomi, przez rodzina, to często tą grę, jak jej pokazujemy, to są zapisane, Lenka? Tak. Twoje kuzynki jak były, tańczyły z tobą super, nie? Pamiętasz? I pozdrawiamy Kamilę i Dominikę oczywiście. Okej, okay. Graliśmy wtedy tą wersję poprzednią i też była super, a ta jest jeszcze fajniejsza, bo są nowe piosenki, nowe hity, no i ta wersja Kids jeszcze jest, jest ogólnie super. No naprawdę, ruszasz się, nieważne czy jest na dworze deszcz, czy zima, czy śnieg mocny. W domu się możesz poruszać, nie tylko tak siedzisz przy komputerze. I właściwie nic nie potrzeba. Jakichś tam dodatkowych kontrolerów. Masz podpięty Kinect pod konsolę. Jest kamerka. Ona łapie twoją postać, tańczysz i super. Dobra. Okej, okay, coś tu trzeba zbierać z tych hiciorów. Zobaczmy, co to mamy. O. No i widzicie. Bruno Mars na przykład. O. Jamiroquai. Tego nie znamy, ale... O! Można, podniosę cię tam. Shakira i jakiś Maluma. I to by było na tyle. Daddy cool. O. I uważajcie. O, ten. No
macie tutaj dużo różnych piosenek fajnych. A teraz pokażemy wam tą opcję Kids. Opcja Kids, wchodzimy, bam. Jaka, bo muszę zmęczyć przed. I tu mamy takie różne fajne, śmieszne. O. Jest tak. Tu jacyś piraci. Tutaj jakieś roboty. Kurczaka. A to pokażemy później, okej. Okay. Kolenka, jaki wybieramy pierwszą piosenkę? Despacito. Despacito? Nie trudno. Okej. Okay. Tak. Okej, okay, to wybieramy. Bo ja jedna postać musi być opuszczona. Co? Bum. Okej. Okay. Zobaczcie teraz. Widzicie? Poczekajcie. Dobra, ja jestem facetem. Ja jestem John. Nie, Lenka. Ja jestem wystarczą. No. A ta na panią. Lenka jest funky. Ty teraz panem jesteś. O nie! Nie, tutaj. Jesteś jazzy. Ale to nie jest na miejsca. Nie, wystarczy mi to. Są nasze twarze. Dajemy okej. Okay. A my tak na żywioł. O ja. Boże! Jaki zwolny
No właśnie. Gratuluję ci. Spoko. I teraz zobaczcie, teraz będzie taki podgląd, jak taki skrót śmiesznie tańczyliśmy. O Boże. Nie mogę się śmieszyć. Przerywamy. Trochę by się Luis z Polski uśmiał. No. Bum. Jestem Sunny, słoneczko. Rzeka jest crazy, szalona, a tata jest szczęśliwy. Uwaga, start. No. Zobaczymy, co będzie. A Roxy dalej śpi! No, widzicie? Tak. Roxy wyśpi. Ora, o nie! O Boże, jakie to jest super! Lenka, coś ty wzięła. No, to jest super. O nie! To mi za trudne! Lenka, ty masz jakieś tam perfekty, widzę. Co? O Boże! Mam perfekty nawet! Ała! Lęka to znowu. Zdepłem Roxy i znowu. Siliczka pochana, Roxy. Śpij sobie, Roxy. Boże! W rytm wpaść, wiecie? Chodzi, żeby wpaść w rytm. Lęka jest crazy, no to ona i takie coś pasuje. Trzeba wpaść w rytm odpowiedni. Jak rytm zabierz, to po tobie. O! O, wszyscy mi... Perfekta! Lęka! Nie, perfekta! Nie! Ja też! Szybnie też! Boksowanie jakieś. Patrzcie, patrzcie, ja próbuję. Ja mam już dwie gwiazdki, zobaczcie. I tam wielkie ilości. A teraz nie! No, nie krakałam! Ty też na tu? Nie! Wow, cztery gwiazdki, Lęka! Jest! Gratuluję ci! Ale powiem wam, że jest... Just dance! Patrzcie! Lęka ma 8, a ja 6! A to na 5! Lęka, wracaj! Łapki w górę dla Lęki! Lęka, możesz się napić! Gra jest fajna, bo szalejesz, męczysz się, jakbyś biegał! Jest po prostu mega super fajne! Naprawdę. To jest czad. Ale to... Ło, to będzie...
bardzo takie jest to Shakira. Tak? Shakira, Waka Waka. Jedziemy z kocami. O Boże, to tak ona podskakuje lepiej. Stop. Już trzeba się odchylać. Piąteczka, tak, do końca mam nadzieję. Nie umiemy tańczyć za bardzo i w tej chwili nie trzeba umieć tańczyć. Chce się wygłupiać, szaleć, skakać. Musisz po prostu szaleć. Mieć dobrą energię. Może być na dworze mega deszcz, ulewa straszna, a wy Wy tańczycie. Wy męczycie się w domu. Po prostu Kinect jest super fajny. Nie trzeba mieć żadnych tam, tylko kamerka, żadnych sterowników, jakichś dodatkowych. Tańczymy super. I się wygłupiamy. Okej, okay, wam się podobało. Dajcie taneczne łapki w górę i subskrybujcie, pa! A jeszcze Lenka, na ile oceniasz tą grę? O, maksymalnie jest do 10, a ja oceniam na nieskończoność.